Yo, człowieki, z tej strony Bury i witam was w kolejnym odcinku z gry Wolfenstein The New Order i szukamy narzędzi spowalniczych. Tutaj między odcinkami przysłuchałem się temu dialogowi ich. No i ten Seth Roth mówi, że ci YouTube, tak? YouTube. Z YouTube'a. To oni tworzyli, żeby tam zbliżyć się do Boga, że, nie wiem, nie rozumiem tego, taka z dupy, nie, moim zdaniem nie jest zbyt przemyślane. O, co tu się dzieje? Znajdziemy. Kurna, tylko obrączka, to może być problem znaleźć. O kurna, patrz jak... Dorwał do jedzenia, jak go broni. Spokojnie człowieku, nikt ci nie chce tego zabrać. Mocna jest ta gra, ale jest... A, myślałem, że możemy się odlać. Ale jest taka prawdziwa, słuchajcie. Ta wojna mniej więcej niestety tak wyglądała. Znaczy oczywiście bez pancernych psów i tak dalej, ale... A, zresztą co ja tam wiem. Te co usłyszałem na historii. No ale taka gra trochę potrafi, no, dać do myślenia. Ale tej babki z przestrzelonym ryjem to nie chcę spotkać jeszcze raz, a obawiam się, że spotkam. Kapitan Blaskowicz, thank you. Znalazłeś swoją żonę. To nie jest twoja żona. To jest twoja żona. Stary, no powiedz, że to jest twoja... No ja pierdolę. Powiedz, że to jest twoja żona, przynajmniej tyle dobrego. Kolejna Anna. Tu są same Anny w tej grze. Chyba nie mieli pomysłów. Zobaczyliście? Ania. Obrączkę Anny. I tutaj jeszcze ta leży. To też jest Anna. W tej grze są same Anny. Zaraz... czego ja szukam? Narzędzi spowalniczych obrączki. Tylko oni tego, nigdzie nie widzę. Elo? Znaczy narzędzi spawalniczych, moim zdaniem to jest po prostu chodzi o spawarkę, tak? Bez jakichś tam specjalnych udziwnień. To my 3 miesiące siedzieliśmy w tym asfalcie? No co wy gadacie? Może o Fergusie mówią. What do you want, Blaskowicz? Looking for the welder. You seen it? No, I don't think so. Oh, wait a minute. No, you're right, you're right. I was meaning to sort out the railing over by the secret fountain entrance. Fucking thing fell out of my hand into the water. I'm a bit busy at the moment, but you want the welder, you go right on ahead and start swimming. The door to the secret fountain entrance is in the main room behind the table. No dobra. Tajne wyjście przy fontannie. Nic mi nie mówi to. A, dobra. Sorry, pal. Don't mean to, you know, derail your train of thought, but I need to get through that door. Fuck, please. What I think about, I'd rather not think about. That bad, huh? They would think that when Jay seen what I have, your mind would break like an egg. How come it has not? Well, maybe it has begun already and I just don't know it. World changing. No matter who you are or what you're made of. Thing is, you and me, we just gotta ride the whirlwind. Make it through to the other side. And kill all the Nazis? And kill all the Nazis. I would drink with you in celebration veneer that time comes. You're on. To jest główne wejście, dobra. Czyli tutaj gdzieś powinniśmy pewnie znaleźć obrączkę. Bo to chyba jest główne wejście, tak? O ile dobrze rozumiem. Dobra, rozglądamy się z obrączką w każdym bądź razie. W każdym razie w sumie. Ja kiedyś zawsze mówiłem w każdym bądź razie, jak później kiedyś gdzieś dowiedziałem się, że to jest jeden z bardziej rażących błędów językowych wszystkich Polaków. Ale wiecie co?
Ja to zawsze tak miałem, tak mój ojciec zawsze mówił i tak jakoś mi zostało. Pływanie jest takie trochę nieprzyjemne w tej grze. No dobra, tej obrączki nie widzę. Tutaj może? Aha, no to nie może być. Dobra. Kilka, no tak. Okej, nie ładujmy to spawarko. Laserowy karabin, znaczy spawarko, przecinarko, laserowy karabin i let me think for a while. Okej, to wydaje się dobrym początkiem. Ale chyba tylko się wydawało niestety. No domyślałem się, że ta spawarka jest, znaczy ten karabin laserowy do czegoś ma się tu przydać, ale... Ale do czego? Czemu ta myszka tak chodzi? Dość szybko, może to od karabinu zależy? Chyba nie, ja bym sobie... No dobra, niech zostanie w sumie tak. Ale ja chyba nie, no wydaje mi się, na pewno wolniej powinna chodzić. Sterowanie, nie no, czułość myszy jest bardzo nisko ustawiona, nie wiem o co chodzi. Teraz staniemy tutaj i luknijmy. No tak, ja mogę teraz strzelać tym, dobra. O tym w ogóle nie pomyślałem, wiecie? Fajne, fajne to są rozwiązania w tej grze zrobione. Kolejne ulepszenie. Stroboskop? Proszę, co to znaczy? Nie mam pojęcia, słuchajcie, stroboskop. Stroboskop kojarzy mi się tylko z migającym światłem. A co miałby znaczyć, jeśli chodzi o karabin laserowy, to nie. Nawet nie potrafię się domyślić. Myślałem, że się rozpryskuje po prostu teraz. Ale nie, jak nie, to nie. Mam takie wrażenie, że przydam trochę myślenia i nie wiem, czy jestem na to gotowy o tej godzinie. No dobra, zmierzymy się z tym, zmierzymy się, słuchajcie, damy radę. Bo nie dla niewtajemniczonych, którzy nie oglądali poprzednich odcinków, to jest jakoś po północy mocno. Ja jestem po pracy zresztą, cały dzień siedziałem, słuchajcie, od 12 do 12. Więc jest poważnie. Ale później można kupować mikrofony, po filtry i tak dalej. Teraz planuję kupić nowe sławki. Nie będą to najwyższej klasy sławki, bo chcę kupić tak zwane Kruger & Mad Street. Za 130, za 100 zł są te sławki dokładnie, mniej więcej 100 zł. A mają... Kurwa? Co mam tu zrobić? Chciałem tylko nóż.
Aha. Teraz już chyba za późno na to gro. No, dobra. Dobra, dobra. No ale co tu robią w ogóle te Juggernauty, to ja nie rozumiem. To takie trochę... No jestem confused. Znaczy jak tylko zobaczyłem właśnie Starmora w jednym miejscu, to tak trochę coś z tyłu głowy mi uderzyło, że halo. To będzie coś nieprzyjemnego. Dobra, najpierw skupiamy się na jednym. Potem na drugim. To jest całkiem proste w sumie, widzę. Dziękuję, ja sobie chyba jednak poradzę inaczej. Nie, 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 ja bym chciał to wyrzucić, nie potrzebuję tego. Bym tylko pancerz zgarnął, dobra, no 46 nie będzie. I naładuję sobie karabin ten laserowy, bo mocna broń, trzeba przyznać, że ma tą siłę rażenia, która może się przydać. Na razie chodźmy z nożem, nie wiem czy będą jeszcze coś naziści normalnych, bardziej gabarytów niż ci. Nie wiem, czy to są Juggernauci, tak ich nazwałem, bo tak mi pasuje, nie wiem. No to ciekawe. Dobra. A wróciliśmy chyba do naszej bazy w ogóle. Kurwa, na tej obrączki nie znalazłem. Nie mam pojęcia, gdzie ona może być. If we're going to steal a Nazi U-boat, I need set to repair that thing on the team. Oh, Isha Koch, Isha Koch. That's all I need. Or actually, would you deliver this note to Anya? She will need the frequency of the transponder to track the thing. Like I'm. William. Do you have a moment? Hast du Blaskowitz gesehen? Schon wieder mit dieser Unsinn! Mein Gott, was ist nur los mit dieser Leute? Czy nawet chłopaki i dziewczyny nie kryją? With you. Like this. Always. It will happen, William. Believe it. Listen to my voice, Blaskovich. There you are now, inside sewage tunnels, the intestinal tracts of the city. And deeper below, the Berlin catacombs,
the Vest Complex. It's the most secure site in all Berlin. It's a central munition stockpile of the Nazi regime. It's the things we could do with those weapons. Riot. We revolt. This access route is waterlogged. Impenetrable to outsiders. There's only one way to breach across the perimeter. It's a tunnel glider. The Nazis use them for maintenance down there. We've been trying for years to bring it up to working order. Ślizgasz tunelowy. Dawać mi to. Anya has agreed to track your position over the transponder and provide tactical support. Good luck, Sir Blaskovich. Dobra, będzie. Uspokójcie się. William, can you hear me? Cześć, Ania. Będzie dobrze. Fajna zabawa w sumie. Patrzcie, mogę zrobić tak... No nie mogłem. Tutaj w tym urządzeniu czuć, że wybrałem sobie bardzo mało czułość myszki. Muszę praktycznie jeździć po całej podkładce. Nie chcę z tego wychodzić. Rozumiem, że to koniec mojej drogi, jeśli chodzi o używanie tego fajnego ślizgacza. Aha, dobra, poczekajcie. Kiedyś powiem wam, byłem nad jeziorem w Radykajnach. Te Radykajny to jest takie jezioro tutaj w Olsztynie niedaleko. Bardzo zresztą czyste jezioro, takie naprawdę kurna. Znaczy nie wiem jak teraz, czy to się przypadkiem nie zepsuło już, powiecie, niestety więcej ludzi przychodzą, zanieczyszczają i tak dalej, ale było to bardzo czyste jezioro, powiem wam, pięknie, no na wylot wody można było ryby oglądać i tak dalej. Raki nawet tam chodziły, a z tego co wiem, te raki chodzą w wodzie. To znaczy, że naprawdę czysta woda jest, to jest taki wyznacznik. I upłynąłem raz i właśnie kuźwa tak czułem nagle coś, że noga mnie szczypy, nie? I chciałem się za łydkę i tak obślizgła było, a tam na tej łydce miałem pijawkę normalnie. Oderwałem ją od siebie, gdzieś wrzuciłem w pizdę daleko. No nieciekawa sytuacja, powiem, nieciekawa. Szczerze powiedziawszy, to nie słuchałem, co na nim mówi, a pamiętnik Ramona jakoś mnie nie interesuje chyba specjalnie. Okej, dobrze. Mam pistolet z tego, co widziałem. Jakby był to pistolet z tumikiem, to byłbym niesamowicie wręcz zadowolony z tego powodu. A coś czuję, że nie jest tak dobrze, dokładnie. Ech. Tylko raz w życiu był ten pistolet z mikiem. Nie, dobra, ja muszę przytrzymać, rozumiem. Już mi plecy zaswędziały z podniecenia, okej. Rozumiem, że teraz będę w stanie przypłynąć. Czy drugą tą turbinę udało mi się zatrzymać tak, żebym był w stanie przypłynąć? Wydaje mi się, że owszem, dobra. Strasznie kurna niewygodnie się tym steruje. Cholera, jasna. To już jest koniec mojej podróży tym ubotem. Nie.
Znaczy ubotem tym. Po ubota to my płyniemy, a my jesteśmy w tym kanałowym ślizgaczu czegoś tak. Okej. Szczerze, to bym się nie obraził, gdyby to już było koniec pływania tym gównem, bo o ile sekwencja jest całkiem ciekawa, to strasznie mnie to już drażni. Chciałem to zrobić, przepraszam bardzo. Rozjeżdżajmy się jeszcze. Może w ogóle dalej płynąć? Nie no, to jest zawalone wszystko, co? Tylko... jakaś złota znajdźka, jakiś złoty wąż, dobrze widzę? Tak. Złoty wąż, dokładnie, no co do słowa. Może jakąś katapultę mam w tym, kurna, kanałowym ślizgaczu. Słuchajcie, czy ja czegoś nie widzę? Pod wodą może czegoś, kurna, nie dojrzałem. Szczerze powiedziawszy, na to nie wygląda. Jestem trochę, słuchajcie... zorientowany. Mapa, pokażcie mi mapę właśnie może. By tam była dalsza część, kuźwa. Słuchajcie, weźmy do tego bota, bo jest trochę szybciej wtedy. A czy do tego podwodnego ślizgacza, czy... no tutaj nie widzę nigdzie dalej możliwości przepłynięcia. Ty też się nie zmieszczę jako facet, to znaczy... bez tego. Tutaj nie wiem, czy płynę zupełnie na programowo? Kula, niewygodnie się tu pływa. Złota chochla, no tutaj też nic nie ma. W ogóle tej chochli wcześniej nie zauważyłem. Bałem się tam, ale nie widziałem. Może to tu będę musiał coś rozwalić? Niespecjalnie tak jakbym mógł tu płynąć.
sensu, słuchajcie. No jestem... No nie wiem, co się dzieje. Ania też przestała cokolwiek tutaj mówić i spojrzeć nas. Nie wiem, muszę przesłać, może to coś? Ten się tu nie wespnę w żaden sposób. Słuchajcie, no czegoś zdecydowanie nie widzę. Nie wiem, kurczę. Jesteśmy tutaj. Coś jeszcze sprawdzę, bo zauważyłem, pamiętacie jak miałem przesunąć te turbiny? Zajęło mi to zadanie na to przesunięcie turbin, jak tylko przepłynąłem przez pierwszą. Druga tak jakby w ogóle nie grała roli, właśnie. Nie musiałem tutaj dalej płynąć, to już było... Wszystko było nadprogramowe. No nieźle. Hello from the other side. No wiem, wokalnie to jestem uzdolniony jak mało kto. Dobra, a miałem wszystko z muzyki, no nie chwaląc się. Coś trochę za szybko się to zapełnia. Nie będę tutaj nikogo oszukiwał. Że taka ilość wody to się nie zapełnia w 5 sekund, ani nawet w 5 godzin. To sądzę, że 50. Nie no, takie miny to ja raczej nie jestem w stanie odpalić. Co mam to przecinać? Mam taką możliwość, czy to mi coś daje? Coś wybuchnie. A, kratka, dobra. Czy krata? Bo kratka to nie była. Jakiś checkpoint by się tutaj przydał. Zakończę ten odcinek i ja poszedł spać. Bo zmęczenie powoli ze mną wygrywa, słuchajcie. Spalę sobie na jakiegoś streama. Ale przy tym streamie to zasnę. Mam nadzieję, że Kubon streamuje albo MKRR. Bo Kubona zacząłem ostatnio oglądać, to całkiem sporo. Age 19. Dove down the well to salvage father's watch. But it wasn't as deep as this. Wypłynę tędy w ogóle? Chyba nie o to chodzi dokładnie. Jak tylko zobaczę jakiś tutaj znaczek wskazujący na to, że właśnie mam check, znaczy zapisuje się gra. O, dokładnie. To, słuchajcie, ja tutaj zakończę ten odcinek. Życzę wam jego dnia i do usłyszenia. Eldo Presidento. I see you.